Ja mam propozycję dla pana premiera. Propozycję, co może zrobić, żeby się uratować. Otóż, jak pan premier może słyszał, prezes Jarosław Kaczyński jest niestety w poważnych tarapatach finansowych, bo musi zapłacić ponad 700 tysięcy złotych, ponad 700 tysięcy złotych za umieszczenie w Onecie przeprosin dla Radosława Sikorskiego. Taka jest decyzja sądu. Sikorski pozwał Kaczyńskiego za wypowiedź dla Onetu w październiku 2016 roku. Prezes skomentował wtedy działania Sikorskiego, kiedy był szefem MSZ-u, w sprawie wyjaśniania katastrofy smoleńskiej. I powiedział tak: tu już jest bardzo poważny przepis kodeksu karnego. Zdrada dyplomatyczna. Ponad dwa lata temu sąd apelacyjny w Warszawie orzekł, że Kaczyński naruszył dobra osobiste Sikorskiego i nakazał przeprosiny w Onecie. Lider PiS-u nie wykonał wyroku.